Cześć kochani, w tym odcinku trening Step One. Akurat nagrywam tutaj z samochodu, z bagażnika. Mam ze sobą wodę, zamrożona co prawda. Zaczynajmy trening. Hej, boom! Na YouTubie kliknij subskrybuj. Dotknij dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Na fanpage'u kliknij lubię to. Kliknij więcej, wybierz powiadomienia, zaznacz opcję wszystkie posty i dalej wszystkie posty z transmisją na żywo. Kliknij obserwuj na Instagramie. Następnie kliknij trzy kropeczki w górnym prawym ekranie. Wybierz włącz powiadomienie o postach. Upewnij się, że powiadomienia push są włączone. Jestem już Stepan w środku, ale teraz chyba będę musiał zakupić jakieś beca, bo moje w domu się skończyło. A wcześniej wypiłem kawkę, więc zapowiada się bardzo ciekawy trening. Zapraszam Cię do oglądania i do śledzenia dalej moich postępów w drodze do wymarzonej sylwetki. Jak widzieliście, to ćwiczenie na klatkę piersiową wymaga odpowiedniego ustawienia się, czyli tutaj opieramy się tylko łopatkami i poszczepkami. Warto spiąć całe ciało przed ruchem, nabrać powietrza i wykonać powtórzenie. Ostatnie powtórzenie, które widzieliście, to było na 90 kg, teraz przejdę do 100 kg. Może się uda podnieść 2-3 razy i dalej zaczynam przechodzić do ćwiczeń na inne partie mięśniowe. To ćwiczenie teraz, które prezentowałem, to wypychanie nóg na suwnicy. Bardzo ważne jest tutaj ustawienie kąta tej ławeczki. Mi akurat ono nie podchodzi, potrzebowałbym jeszcze większy skos. Wtedy czułbym kontrolę nad tym, co robię, większą. Ciężar akurat w tym przypadku tutaj jest 80 kg na jedną stronę. Zawsze należy doliczyć jeszcze ciężar całej suwnicy. Bardzo dobre ćwiczenie. Myślę, że jedno z takich po typowych przysiadach ze sztangą z tyłu. Jak widać, warto, naprawdę warto skupić się na tym, abyście ciągnęli ten ciężar poprzez taki ruch, a nie zginali ramiona. Wtedy bardziej zaktywujecie plecy. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Komentarz na świeżo po zakończonych ćwiczeniach w formie podciągania na drążku. Jak widzieliście, było 5 razy 5 do pełnego podciągnięcia aż do klatki piersiowej, więc fajnie to weszło. Można powiedzieć, że całe ciało w tym momencie jest przećwiczone, czyli na początku była klatka piersiowa, dalej były ćwiczenia na nogi, były również ćwiczenia na barki i teraz na koniec plecy. Całe ciało jest przećwiczone z tego względu, że przy tych wszystkich ćwiczeniach również pracował triceps i biceps i bardzo mocno mięśnie brzucha, które były używane szczególnie do stabilizacji ciała, również przy ćwiczeniach na barki, przy nogach. Mięsień brzucha wtedy pracuje przy tych ćwiczeniach, gdzie potrzebujemy naprawdę nasze ciało dobrze wystabilizować. Ja teraz jeszcze zrobię dodatkowe ćwiczenia na mięśnie brzucha, aby troszkę też nad nimi popracować, już tak szczególnie nad mięśniami brzucha, a dalej zrobię dzisiaj trening cardio. Mój
mój trening został już zakończony. A na koniec były to unoszenia nóg, zwisie na drążku, czyli zwisienie na brzuch. Cały trening trwał dosłownie 80 minut. Łącznie spaliłem 700 kalorii z tego, co spoglądam na zegarek. Właśnie skończyłem trening siłowy, a teraz jeszcze zrobię, jak wspomniałem wcześniej, trening cardio, czyli spalanie tłuszczu. A przy okazji właśnie na treningu cardio odpalę Instagram i porozmawiam z moimi widzami. Może będą jakieś fajne pytania, będę na pewno chciał podpowiadać i pomóc wam, więc zapraszam do oglądania vlogów, zapraszam do zadawania pytań na Instagramie, w grupie wsparcia na Facebooku oraz komentowania i lajkowania pod innymi różnymi aktywnościami.